Witamy w ostatnim żniwnym vlogu. Już ostatnie pola kosimy, uciekamy z tym, bo się chmura strasznie. Zostało już 1,5 hektara przeżyta. Właśnie jedziemy na pole. Dzisiaj jest 5 sierpnia. No i jak wszystko dobrze pójdzie, to zakończymy żniwa. Mamy jeszcze jeden kawałek pszenicy kwalifikowanej do siania. Jak się uda, skosimy to jutro, ale to już zostaje u nas i będzie to wszystko. Widzimy się na polu. Jesteśmy na polu. No. Ja pierdolę. Jesteśmy na polu. Dojechaliśmy. Chłopaki przyjechali nagrywać. Kanał Burów Team będziecie mieć w opisie. Coś kurwa skleją. Lustrzankę nową kupili. Bezusterkowiec. A, bezusterkowiec, no. Kurwa, nie znam się, w tyle już jestem. Też się nie znałem. Co, chciałeś się dobre polatać? No, ale nie chcę kraksy zrobić. Jaka to odmiana tego przeżyta? Meloman. Odmiana meloman. Wygląda dość obiecująco. Zobaczymy, jak to będzie. Takie gorsze pole, dlatego i tak się dziwimy, że takie to przęży to jest. Na tym polu to zazwyczaj nie chce nic rosnąć, samowiec zazwyczaj mamy tutaj. To same krzemienie i ziemia gliniasta. Same krzemienie, tak jak mówi brat. Jak przyjdzie to pole oraz, to jest masakra. W tamtym roku wróciliśmy ze ściętym zabezpieczeniem pługu. Szampana pić. Bo nie powiedział, że będzie lekko. Łódka się już chłodzi. Chłodzi się pół lodówki. A pod koniec tygodnia nowy nabytek. Jaki nabytek? Pierwsza kasę liczy. Za zboże kasę wziąć. Popaj. Śliwa prawie bezawaryjnie. Klas to klas. Spika tylko do łańcucha wypięto. Może jest stary, nie nowy, ale bez jakiejś elektroniki, nie skomplikowany. Ale powiedz, bo piliśmy bizon lepszy, że piliśmy takiego bizona zajebistego. System 3D jest, cofanie gardzieli, perki schodzi, ani dym, ani pójdź. Sieczkarnią cały dzień, temperatura jaka? O. Widać. Polski kombajn? Czy nadaje? Na 10 hektarów. Chyba, że jest idealnie dobry. Widzą, może i był ładny, nasz był dobry, ale to i tak nie ta sama robota. Nie ta sama, ale co, jak na taki teren jak tutaj u nas, to skrzynia, łożysko igiełkowe na bałku w skrzyni rozlatywało, a jak nie łożysko, to kło się ukręcały się bez przerwy. Taki materiał pewnie, tak samo ty się samemu trzeba było robić i spałem w polu nieraz. A rekord? Tylko lepszy, że hamulce lepsze, a znowu się też grzał silnik. Po remoncie silnik. 10 tysięcy silnik kosztował remont. Kapitalny, na ręce patrzyłem ludziom. I nie chodził tak, jak powinien. Wszystko krotoszył nagle. Śliwał, wszystko robione w Polsce. I to już nie było to. Rekord
chyba źle rozwiązane chłodzenie. Jak przyszła temperatura na polu... Rekord nie ma chłodnicy jako taką oleju. No to jest wymiennik ciepła. Dokładali tylko jakieś chłodnice na PET, dodatkowe grzejniki. Nie grzejniki. No wymiennik ciepła. Rekord. Ma za małą chłodnicę po pierwsze. A super to miał tylko chłodnicę oleju przed chłodnicą wody i rozwiązywało sprawę. Tylko że skrzynię miał lepszą, ten rekord, no i te biegi to wszystko lepiej chodziło. Hamulce. Ale wszystko takie. Pasów kurwa tyle, że Bożyska bez przerwy siadały, nawet na cepa. A tutaj na drewnianych klockach nie chodzi. 6 lat już klasem, 5 lat chodzimy klasem i... Pasowałoby wymienić na coś nowszego, lepszego, no ale można trafić na gorsze stanie. Sypiemy. Nagrywają. Myśli, źle sypnie. 20 ton. Nie ma jak mocnej. No i kropi. Nie wiem, czy dzisiaj skończymy. No, będziesz wkładał, jak wysypie. Co? Będziesz wkładał, jak wysypie. Gdzie było? Na przyczepę wbijesz zboże. Symbolicznie. Pewnie nowy jakiś nabytek wpadnie po żniwach. Trzymajcie się!